Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj będzie polski klasyk. Zrobimy takiego naszego polskiego sandwicha, to znaczy polską kanapkę, taką smażoną na patelni. Włożymy do środka taką pachnącą, wędzoną szyneczkę, ser żółty, posmarujemy trochę musztardą i usmażymy. A jak to zrobić? Już Wam pokazuję. Kroimy chleb. Chleb mamy ukrojony na dwie porządne kanapki. To jest chleb żytni. Pięknie pachnie. Dobra, resztę chowam do środka, bo przecież chleb nie może się zmarnować. Teraz kroimy szynkę. Tylko bez siatki, bo w zęby będzie wchodziła. Ser już mam na szczęście pokrojony. Kupiłem taki, wiecie, w kwadratowych plasterkach. To jest ser, bo sprawdzałem. To nie jest produkt seropodobny. Dobra, przygotujemy jajka. Do jajek wlewam trochę mleka. Może być śmietana. Wrzucam posiekany szczypiorek. Sól i trochę czarnego z pieprzu. Na patelnię wlewam trochę oleju i wrzucam trochę masła. I niech się to pomału nagrzewa, a ja w tym czasie przygotuję kanapki. Smaruję musztardą. Kładę teraz plasterek sera, to znaczy się dwa plasterki sera. Teraz szynka. I znowu ser. Przykrywam. O, coś takiego. No, wystający ser mógłbym troszeczkę poobcinać, bo chyba za bardzo wystaje. Obtaczamy w jajku i od razu kładziemy na rozgrzaną patelnię. Dokładnie musimy ponaciskać, żeby chleb trochę wciągnął tego jajka. Dobra, i w patelnię. I teraz chleb musimy przykryć. Chleb gotowy, więc wyjmujemy. Tak bardzo prosto, a tak bardzo smacznie. Więc teraz przekroję i pokażę, jak wygląda w środku oczywiście. Zobaczcie. I
i taka kanapka, ser jest taki na pół rozpuszczony i właśnie o to chodzi. Co ja mam wam powiedzieć o tej kanapce? Tylko tyle, że jest obłędna. A ja się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego. Zróbcie sobie kiedyś na kolację czy na śniadanie takiego polskiego sandwicha, a będziecie w niebie.